witamy po raz drugi w tym zastym gronie. Już po raz drugi się spotykamy przed sesjami z panią polityk w tym wypadku. Tak się składa, że jak wiecie, lubię iść po najmniejszej linii oporu. Najpierw zaprosiłem swojego przyjaciela, teraz swoją byłą uczennicę. Tak się składa. Ale to dobrze mieć takie znajomości. Oczywiście ktoś mnie może zapytać, dlaczego mimo swoich poglądów, które jak wiadomo są bardziej konserwatywne niż nie są konserwatywne, mam osoby, które prezentują nam lewicę. Ale jak też również dobrze wiecie ci, którzy mnie znają, ja nigdy swoich poglądów nie narzucam nikomu. Jeżeli pytacie mnie o zdanie, no to mówię, jakie jest moje zdanie, a nie mówię, że ma być to zdanie prawdą powszechną. I to jest chyba najważniejsze. Prowadzi nasze spotkanie Klaudia i Wiktor, już z panią przywitali, więc znają się. Pani nazywa się Anna Maria Żukowska. O sobie powiem wam. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, Sorze. Cześć. Może więcej, może mniej, to zobaczymy w trakcie wywiadu. Jeszcze do wywiadowców melduję, że książka jest gotowa. Wystarczy ją pod koniec otworzyć, dać i pani się na pewno wpisze, położę ją tutaj. No i teraz oczywiście tradycyjnie żegnam się z państwem, bo pędzę na lekcję i zostawiam nią w państwa rękach. Do widzenia. Ale są jeszcze pytanie, przyjdzie od wszystkich. No to jak skończymy, tak, jak skończymy, to wszystko. Ja po prostu odpowiedź na to pytanie jest taka, że chcę zmieniać świat. Chcę mieć wpływ na rzeczywistość, chcę mieć wpływ na stanowienie prawa w Polsce, a ten wpływ można mieć wtedy, kiedy ma się swoją reprezentację. No jeśli chodzi o prawo takie lokalne, to w samorządzie, jeśli chodzi o prawo ogólnie stanowione, wszystkie obowiązujące, to w parlamencie, czyli w Sejmie, Senat. Dlatego zapisałam się na partii politycznej. Najpierw zapisałam do młodzieżówki w Federacji Młodych Socjaldemokratów, a potem na zobaczki. No, co pan myśli o zmianie koalicji lewicowej? Myślę, że jest szansą na to, żeby po pierwsze lewica znalazła się w Sejmie, po drugie, żeby więcej osób miało swoją reprezentację, ponieważ do tej pory partie takie jak na przykład Partia Zielona nie miały swojej reprezentacji. Nie miały przez chwilę, kiedy Anna Grodzka przystąpiła do Zielonych, już będąc wybraną posłanką uprzednio z najpierw ruchu bojkota, potem swojego ruchu, zapisała się do Zielonych, ale potem to trwało chyba kilka miesięcy, tak z pół roku była w Zielonych, złożyła rezygnację. W związku z czym osoby, dla których ważne są postulaty kojarzone z Partią Zielonych, takie jak zrównoważony rozwój, ekologia, prawa zwierząt, równouprawnienie. To są wszystko lewicowe postulaty, tylko chodzi o ciężar nacisku na to, które oni podkreślają jako niezmiernie istotne. Więc takie osoby, tacy wyborcy do tej pory nie mieli reprezentacji w Sejmie. I uważam, że jest szansa dzięki tej koalicji na to, żeby ta reprezentacja w Sejmie była. Zjednoczona Lewica jest koalicją, co może oznaczać, że różni członkowie mogą mieć odmienne poglądy. Czy pani poglądy, przekonania polityczne pokrywają się całkowicie z poglądami Zjednoczonej Lewicy? Nie, po pierwsze to nie jest możliwe, żeby się z kimkolwiek pokrywać poglądami w 100%, nawet pewnie z najlepszym przyjacielem lub przyjaciółką. Także to jest nierealne. Chodzi o to, żeby najważniejszych rzeczach się zgadzać, żeby ustalić priorytety. Te priorytety zostały ustalone podczas negocjowania porozumienia programowego i w tych rzeczach się zgadzamy. Mamy odmienne zdanie niekiedy w kwestiach też istotnych, tylko co do których nie było porozumienia programowego, czyli takich bardziej szczegółowych, jeżeli chodzi o rozwiązania w służbie zdrowia na przykład, czy w oświacie, pytanie na przykład, czy powinny być gimnazja zlikwidowane, czy powinien ten system szkolnictwa wyglądać tak jak w tej chwili. Natomiast w większości rzeczy się zgadzamy, ale szanujemy swoje poglądy i to nie jest tak, że jest jakiś zamordyzm i ktoś te poglądy narzuca. Jest to koalicja, mamy najważniejsze rzeczy ustalone, natomiast każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania takiego, tak jak ono jest. Co pani partia ma do zaoferowania nam młodym, którzy będą za parę lat wchodzili na rynek pracy? No w tej chwili to koalicja, także może się w imieniu koalicji wypowiem, Zjednoczonej Lewicy. Po pierwsze, na
pewno jest tak, że większość młodych ludzi, którzy podejmują pierwsze zajęcie, trafia na staże. Są to w tej chwili głównie staże bezpłatne. I chcemy to zmienić, ponieważ uważamy, że za każdą pracę należy się zapłata. Nawet za taką świadczoną poprzez staż, ponieważ każdy coś na tym stażu jednak wykonuje. Skoro na takim stanowisku pracy jak asystentka na przykład, czy sekretarka, czy sprzątaczka, także jest wypłacane wynagrodzenie. I dzisiaj powodu, dla którego stażysta wypełniający podobne obowiązki miałby to robić za darmo. Bo wygląda to tak, że przyjmuje się jednego stażystę, potem kolejnego i tak się ciągnie świadczenie usług za darmo, natomiast osoba może sobie tylko wzbogacać CV, a nie ma odprowadzanych składek zdrowotnych, emerytalnych, wszystkich tych ZUS-owskich. Oraz nie liczy jej się to do stażu pracy, także uważamy, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą należałoby zmienić. Jeżeli chodzi o na przykład karierę naukową, jeżeli potem młodzi ludzie dostarczy się na studia, chcieliby zostać na uczelni, rozważamy kwestię likwidacji habilitacji, ponieważ ona wydłuża proces uzyskiwania tytułu, a także chcemy walczyć z tak zwanymi śmieciówkami, które są niestety stosowane przez uczelnie, w tym uczelnie państwowe. To znaczy doktoranci również prowadzą zajęcia ze studentami i również w większości wypadków nie mają za to zapłacone, bo są to jakieś śmieszne pieniądze, typu kilkaset złotych miesięcznie, za co się nie da utrzymać. Jeżeli ktoś ma stypendium, to dobrze, aczkolwiek te stypendia również są niskie i również większość osób nie udaje się załapać na takie stypendium doktoranckie. Jeżeli chodzi o rynek pracy, to chcemy, żeby wrócono po pierwsze do szkolnictwa zawodowego, żeby ludzie mieli większy wybór. O tym się już mówi od dawna, że w zasadzie, no jak ja byłam w waszym wieku, to zawodówki się kojarzyły bardzo źle, nie kursy i zawodówki, ponieważ one po pierwsze nie dawały możliwości pracy, po drugie były nieprestiżowe, po trzecie wymagania w tych szkołach były bardzo niskie. W tej chwili to się zmienia, technika też są coraz lepiej wyposażone, mają lepszą kadrę nauczycielską, można się tam nauczyć dużo rzeczy takich, które przygotowują do zawodu technicznych, merytorycznych. I oczywiście także ma się taką technikę ukończyć uzyskaniem wykształcenia średniego. Natomiast uważamy, że trzeba młodym ludziom dać więcej możliwości wyboru. Bo jaki ten wybór będzie, oczywiście zależy od decyzji uczniów, którzy będą się wybierać taką, a nie inną ścieżkę edukacyjną. Natomiast ten wybór powinien być. Co do tworzenia miejsc pracy, to wiąże się nie tylko z rynkiem dla młodych, ale na przykład jeżeli weźmiemy pod uwagę kwestie mieszkalnictwa. Postulujemy, żeby były budowane mieszkania, tanie mieszkania pod wynajem ze Skarbu Państwa. Znaczy to się nazywa dokładnie system luzowania NBP i to miało być przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowane. Po to, aby młody człowiek, który zaczyna swoją ścieżkę zawodową, nie musiał, chcąc się uniezależnić i prowadzić od rodziców, nie musiał od razu kupować mieszkania, bądź wynajmować go na wolnym rynku, co kosztuje większość pewnie pierwszej pensji młodego człowieka. Takie rozwiązanie umożliwiłoby też nakręcenie tak zwanego rynku wewnętrznego, czyli więcej osób miałoby pracę przy budowaniu tych mieszkań, więcej firm mogłoby skorzystać z tego ruchu na rynku. Natomiast nie dawałoby to takiej możliwości panowania nad rynkiem firmom deweloperskim, które potem dyktują swoje warunki, dyktują właśnie kwoty, za jakie te mieszkania są sprzedawane. I idea jest taka, żeby to pierwsze mieszkanie, tak zwane tanie mieszkanie na wynajem, żeby młody człowiek miał możliwość opłacenia go ze swojej pierwszej pensji, żeby mu jeszcze trochę zostało na życie i żeby mu także jeszcze trochę zostało, żeby mógł odłożyć na swoje przyszłe mieszkanie, być może kiedyś będzie chciał mieć własne. To także umożliwi, zwiększy mobilność młodych ludzi, ponieważ jeżeli nie będziemy kupować mieszkania, to możemy się w każdej chwili przeprowadzić, jeżeli będzie taka możliwość, że w mieście również takie tanie mieszkanie będziemy w stanie wynająć.
i nie będziemy przywiązani do miejsca, co jest dosyć istotne, ponieważ to ogranicza możliwość poszukiwania pracy, bo szuka się, na ogół szuka się pracy w pobliżu miejsca swojego zamieszkania. No aż w ogóle się kupi mieszkanie, no to wiadomo, no nie będziemy go sprzedawać, wynajmować, bo mamy kredyt na 30 lat, także ludzie zakładają rodziny w tej chwili no, relatywnie późno, no pierwsze dzieci mają, jak mają około 30, czyli przez pierwsze powiedzmy 5-7 lat na rynku pracy naprawdę mogą być bardziej mobilni i mogą mieć możliwość poszukiwania pracy w znacznie większej liczbie miejsc niż to, w którym mieszkają, bo nie możemy być też stolicocentryczni, tutaj może jest łatwiej o pracę, ale jak ktoś mieszka w mniejszych miastach, to albo szuka pracy tam, bo tam no, ma swoją bazę, bo mieszka z rodzicami, albo musi wyjechać gdzieś do większego miasta, ale co się wiąże z dużymi kosztami, bo musi coś wynająć. Wtedy już niestety mało zostaje na życie. Dobrze, przejdźmy teraz do polityki zagranicznej. Jakie drogi rozwoju Unii Europejskiej pani widzi? W tej chwili na pewno problemem związanym z tematem uchodźców jest to, czy strefa Schengen utrzyma się w takiej formie, w jakiej jest. Ponieważ już Niemcy zaczynają wprowadzać takie selektywne kontrole na granicy. I no jest pytanie, czy to osiągnięcie, którego dokonała Unia Europejska, czyli możliwość swobodnego przemieszczania się wszystkich tych obywateli krajów Unii, które są w strefie Schengen, czy to zostanie zachowane, czy wrócimy tak naprawdę do starych granic państw narodowych. To jest jedna kwestia. Na pewno ważną sprawą jest wprowadzenie euro. My jesteśmy za tym, żeby nie wprowadzać go na siłę teraz, kiedy są inne problemy, także wewnętrzne, ponieważ na przykład w tym momencie wprowadzenie euro w Polsce na pewno spowodowało podwyższenie cen, wiąże się to z relacją złotówki do euro. Także euro tak, tylko w odpowiednim momencie. Na przykład nie mamy przekonania, że Słowacja ma euro spowodowało, że Jaguar na swoją fabrykę, na miejsce, w którym będzie miał fabrykę, wybrał akurat Słowację, a nie Polskę, bo o tym też się ostatnio mówiło. Raczej to jest kwestia infrastruktury i tego, że tam już zwyczajnie więcej firm motoryzacyjnych ma swoje zakłady, więc ta baza produkująca, nie wiem, części, dająca pracowników, którzy mają odpowiednie kwalifikacje, jest na Słowacji większa, a także to, że Słowacy no, przelicytowali, to znaczy dali większe ulgi firmie, która właśnie ma zbudować fabrykę, za czym no, wszystko musi być w ramach rozsądku, to się musi zbilansować, to nie jest tak, że będzie fajnie, że są zbudować fabrykę, ale budżet państwa na tym straci, bo ta firma będzie przez lata spłynęła na przykład z podatku gruntu od nieruchomości i tak dalej. Także euro owszem, tylko że musimy naprawdę spełnić wszystkie warunki, które pozwolą na łagodne przejście do tego systemu, z czym bym się nie spieszyła, biorąc pod uwagę Grecję, która się pospieszyła i nie wyszło jej to na dobre. Także myślę, że na razie ten temat w najbliższej przyszłości moim zdaniem powinien być wdrażany. Integracja europejska ma na pewno także dla młodych ludzi ten walor, że jest jeden system, tak zwany system boloński, system oceny edukacji, rynku usług oświatowych, wykształcenia oraz ocen, które się uzyskuje na szkoleniach czy na studiach. I pozwala to, jak wiecie, pewnie na wyjazdy Sokrates Erasmus, które budują, wzmacniają poczucie wspólnoty europejskiej. To znaczy, jeżeli ktoś może wyjechać do innego kraju, porozmawiać tam z ludźmi, którzy tam mieszkają, pomieszkać, pobierać tam naukę, bardziej czuje się Europejczykiem, jest bardziej otwarty na świat, nawiązuje kontakty, które potem w przyszłości być może przydadzą się w życiu zawodowym, co jest bardzo cenne i myślę, że każdy z Was chciałby, żeby tak było nadal, żeby miał możliwość wyjechania na pół roku czy na rok na wymianę studencką tak zwaną. Ta wymiana jest też tego, co mi prowadzono na niższym poziomie edukacji, nie na liceach, ale tego jest na pewno zdecydowanie mniej.
No bo jeszcze jesteście młodzi, mieszkacie z rodzicami, nie każdy rodzic też chce, żeby dziecko mu na rok opuszczało dom i mieszkało gdzieś za granicą. Ale studenci bardzo chętnie z tego korzystają. Także jeżeli chodzi jeszcze o kwestie polityki zagranicznej, to na pewno należy rozważyć, czy Unia Europejska nie powinna większej uwagi przykładać do tego, co się dzieje najbliżej Polski, czyli nad naszymi wschodnimi granicami. Mówię oczywiście o Rosji i o Ukrainie, ponieważ jeżeli tam będzie większy konflikt niż jest w tej chwili, a jest on i tak mocno zaogniony, to także to cała Unia Europejska powinna ponosić konsekwencje tego, że w porę w odpowiedni sposób nie zareagowała. A jeżeli chodzi o obecnych uchodźców napływających z południa, czyli przez Grecję, przez kraje bałkańskie, przez Węgry, no jak wiemy, z Syrii, z krajów, w których panuje wojna prowadzona przez państwo islamskie, no to musimy się liczyć z tym, że jeżeli my nie pomożemy, no to potem kto pomoże Polsce, kiedy będziemy musieli ewentualnie przyjąć uchodźców z Ukrainy. Także też trzeba wziąć to pod uwagę i trzeba się zachować odpowiedzialnie. Myślę, że Polska nie jest aż tak biednym krajem, żeby nie stać się na przyjęcie kilku tysięcy osób. Czyli pani sądzi, że Polska powinna przyjąć uchodźców? Tak, powinna przyjąć uchodźców. A jakie warunki powinny zostać spełnione? Co ci uchodźcy mają dostać od nas? Po pierwsze, trzeba by zmienić system wdrażania uchodźców do nowej rzeczywistości. To są tak zwane ośrodki dla uchodźców, nazywane też obozami, bo rzeczywiście one się nie prezentują zbyt przyjaźnie. Są gdzieś na poligonach umieszczone z daleka od miast, właściwie od cywilizacji. Ludzie są zupełnie odcięci. W związku z tym logicznym jest, że nie mogą się w żaden sposób zintegrować i ciężko im też jest poszukiwać pracy, no bo w lesie to mogą znaleźć przybrębie lasu co najwyżej, a nie podejrzewam, żeby tych miejsc pracy też w przybrębie lasu było aż tak strasznie dużo. Także trzeba te ośrodki przenieść bliżej miast po prostu i zainwestować właśnie w te programy, w program po pierwsze nauczania języka polskiego, po drugie w programy edukacyjne, mam na myśli edukację kulturową w sensu stricto, to znaczy wiele ludzi z innych krajów kulturowych po prostu nie wie, jak się należy zachować, jak się trzeba zachować w różnych sytuacjach, które dla nas są oczywiste, nie wiem, podawanie ręki kobiecie na dzień dobry i tak dalej, taki przykład pierwszy z brzegu. I w to się opłaca zainwestować, ponieważ nie będzie tak, że my się zamkniemy na cztery spusty i nikt się przez nasze granice nie przedrze. Lepiej, żebyśmy przyjęli ludzi i nauczyli ich w miarę oczywiście możliwości, bo ja wiem, że nie każdy będzie chciał, ale jednak myślę, że większość ludzi, którzy uciekli przed wojną, będzie miała tutaj nadzieję na lepsze życie. Część wyjedzie, ponieważ część, jak pewnie słyszycie z mediów, zmierza raczej w stronę krajów skandynawskich oraz w stronę Niemiec. Natomiast część być może zostanie i tę część trzeba przygotować do życia w Polsce. Ponieważ, nie wiem, możecie tego nie pamiętać, już możecie pamiętać, nie wiem, to było w 2008 roku, kiedy była wojna w Gruzji. I wtedy też część uchodźców dotarła do Polski, była to głośna sprawa, ponieważ w Bieszczadach zamarzło troje dzieci. To był jakiś październik, przedzierały się razem ze swoją mamą, najmłodsze tylko przeżyło, które matka trzymała na rękach, natomiast trzy córki zamarzły, bo nie mogąc znaleźć drogi w Bieszczadach, po prostu w nocy spadła temperatura, one nie mogły się ogrzać, nie mogły rozpalić ognia. I takich sytuacji może być więcej, jeżeli nie pomożemy, bo ludzie zawsze znajdą sposób, żeby po prostu uciec od zagrożenia życia, uciec od wojny. I jesteśmy krajem Europy Zachodniej, jesteśmy krajem chrześcijańskim także, co wiele osób podkreśla, ale czasami zapomina, co to właściwie znaczy to bycie krajem chrześcijańskim, a miłość bliźniego, a wola niesienia pomocy. Naprawdę do ludzi, którzy uciekają przed zagrożeniem biologicznym, tak, bo grozi im śmierć, dziewczynkom grozi zgwałcenie, trzeba po prostu pomóc. Kwestia tego, ile jesteśmy w stanie przyjąć osób
oczywiście powinna być negocjowana, natomiast uważam, że 2000 osób na kraj, w którym mieszka 38 milionów obywateli, to jest kwota dosyć, to jest liczba dosyć absurdalna, ponieważ naprawdę, podobno jesteśmy zieloną wyspą, nie jest tak źle, żyje się lepiej i w ogóle. I dlatego 2000 osób to jest zdecydowanie za mało. Powinniśmy się wykazać większą solidarnością, ponieważ sami możemy takiej solidarności kiedyś potrzebować w przypadku ewentualnych uchodźców ze wschodu. I nie zapominać o tym, że Polacy też byli emigrantami przez wiele lat, a także 2 miliony Polaków obecnie żyje na emigracji. Musimy być po prostu w tym konsekwentni i nie być aż tak egoistyczni, ale przyjmować uchodźców rozsądnie, to znaczy uczyć ich naprawdę, prowadzić za rękę, w jaki sposób należy wdrożyć się w europejski system norm kulturowych tak naprawdę, bo przecież nie będziemy ludziom zmieniać religii, to co będą, gdzie będą uczęszczać, czy do meczetu, czy zmienią religię, czy nie zmienią, nie mamy na to wpływu i nie powinniśmy mieć. Natomiast to też nie wyobrażam sobie, że jakaś rodzina muzułmańska przyjedzie do jednej miejscowości, w której są w większości zapewne chrześcijanie, no bo tak statystyka w Polsce wskazuje, no to nagle nastąpi jakaś islamizacja i co, wszyscy ci chrześcijanie to na islam przejdą? No niby dlaczego? Raczej nadal będą stanowić mniejszość, a mniejszość jednak zawsze będzie miała no, mniejszy wpływ na rzeczywistość. To przypadki dobrej integracji. Jednym z naszych kandydatów jest Riad Haidar, jest on neonatologiem, bardzo szanowanym lekarzem, kandyduje z Chełma. Mieszka tutaj od wielu lat. Jeżeli się ktoś czyta Pudelka, to pewnie wie, że jest no, potencjalnie przyszłym teściem Dody, bo Doda się spotyka z jego synem. I no, żyje tutaj naprawdę od wielu lat i poza tym, że ma egzotyczne dla nas nazwisko, naprawdę niczym się nie różni. Czy uważa Pani, że Polska jest tolerancyjnym krajem? Tolerancyjnie w jakim znaczeniu? Znaczy dla kogo? Bo czasami mam wrażenie, że nie jesteśmy tolerancyjni sami dla siebie, już pomijając kwestie osób, które są z innego kręgu kulturowego. Ale wiele jest przykładów no, braku tolerancji dla no, obywateli Polski, dla innych obywateli Polski. Zapominamy może czasem, że jesteśmy mieszkańcami tego samego kraju i wszyscy mamy takie same prawa. No w moim pojęciu, a jest to na pewno optyka lewicowa, jednym z takich przykładów jest no na przykład Krystyna Pawłowicz, która nie daje praktycznie, nie pozwala innym myśleć we własny sposób. To znaczy to, co ona uważa, jest jedyną słuszną racją i ona po prostu nie toleruje innych przekonań. Ja szanuję jej przekonania. Ona może nie chcieć in vitro, nie chcieć aborcji, nie prawa do aborcji, nie chcieć wstępować w związek partnerski bądź być w relacji homoseksualnej, ale to jest jej decyzja. Natomiast ona musi zrozumieć, no ona, no biorę ją jako taki przykład po prostu. Tacy ludzie, którzy wysławiają się tak jak Krystyna Pawłowicz, powinni zrozumieć, że nie każdy musi dokonywać tej procedury in vitro, nie każdy musi usuwać ciąże, nie każdy musi być w związku partnerskim, może być za mąż czy się ożenić w kościele, ale inni nie chcą, a też są obywatelami tego kraju i chcą mieć takie, a nie inne prawa i możliwości. A co powinniśmy zrobić, żeby to zmienić? Żeby zmienić brak tolerancji u niektórych? Myślę, że u niektórych się już tego braku tolerancji zwalczy. Nie jestem aż taką idealistką, żeby sądzić, że Krystyna Pawłowicz, no bądź to z innej beczki, bo to na przykład będzie z Stefanie Siełowski, który też nie jest gołąbkiem pokoju. Oni tacy są, to się już nie zmieni. Myślę, że warto, żeby po prostu młode osoby właśnie jeździły po świecie, o ile oczywiście nie na to stać, a jeżeli nie stać, to należałoby też sfinansować wyjazdy, nie mówię, że do innych krajów, ale mogą być nie tylko wymiany studenckie czy uczniowskie między krajami, ale mogą być też między miastami na przykład. To często jest tak, że inne mamy podejście, mieszkając na wschodzie Polski do różnych spraw, inne w zachodniej części Polski. Warto, żeby młodzi ludzie z tych części kraju się poznawali, bo to jest też tak, jak jeżeli rozmawiamy o wyborach, patrzycie na właściwie co wybory, na mapę wyborczą, jak możecie sobie zobaczyć na stronie PKW. No, Polska jest tak podzielona w zasadzie na pół, z małymi wyjątkami. Czyli oznacza to, że
ci mieszkańcy się jednak czymś od siebie różnią, skoro to jest tak konsekwentne, przez wiele lat, przez wiele wyborów ten podział istnieje. Chyba po prostu powinniśmy popracować najpierw nad zrozumieniem się nawzajem w Polsce. Wyjazdy za granicę też są fajne, bo jak mówię, trzeba mieć na to pieniądze jednak. I rozmawianie z osobami o innych poglądach bez takiej dozy agresji, która często jest widoczna w internecie, co na pewno też zauważacie. Bo w internecie każdy się czuje anonimowy, a tak nie jest, bo parę było ostatnio akcji jakichś grup hakerskich, które podpisywały wypowiedzi anonimowe, wypowiedzi na forach, dawały do tego zdjęcie. No bo niki były, jeżeli ktoś się loguje przez Facebooka, dodaje komentarz na jakiejś stronie Onetu, Wirtualnej Polski i tak dalej, to jest to identyfikowalne. Tylko no, trzeba to zebrać. Oni to zebrali w jednym miejscu. I to było dla mnie rzeczywiście dość szokujące, bo tam piękne zdjęcia mamy z dziusiem, jakiegoś fajnego chłopaka na rowerze, w ogóle wszyscy tacy sympatyczni z wyrazu twarzy, ale taki hejt się leje z tego, co oni piszą w internecie, że jest to po prostu niewyobrażalne. Naprawdę internet nie daje wcale pełnej anonimowości i też sugerowałabym, żebyście o tym pamiętali, bo prawdopodobnie znajdzie się jakiś pasjonat, który skojarzy waszą twarz z waszym wpisem. I to jest do ustalenia i będzie wam po prostu głupio, tak? Bo jeżeli piszemy pod nickiem XYZ, to możemy sobie pisać, nie wiem, Żydzi do gazu. Natomiast ja nie wiem, czy byście chcieli, żeby taka wypowiedź była przypisana do waszej twarzy, bo to jest już zupełnie coś innego, jak to mówimy, pod własnym nazwiskiem, pod własnym wizerunkiem. Fajnie by było, jakbyście wszyscy, jakby w ogóle wszyscy starali się pamiętać, że w internecie, żeby pisać tak, jak po prostu rozmawiali z żywym człowiekiem, bo ciężko jest powiedzieć Żydowi iść do gazu, tak, jak stajemy z nim twarzą w twarz. Natomiast w internecie jest tego masę niektóre kraje przyjęły rozwiązania cenzorskie, to znaczy, inaczej, one nie są cenzorskie. W Stanach Zjednoczonych wiele stanów ma prawo federalne, które przewiduje sankcje karne za mowę nienawiści, za szczucie kogoś w internecie. Też znamy sporo spraw, kiedy gimnazjaliści popełniali samobójstwa z powodu tego, że zostali zaszczuci przez swoich rówieśników. No więc w niektórych Stanów Zjednoczonych, w której większej liczbie, jest to karalne. Jest takie osoby, które doprowadzałyby swoimi wypowiedziami, nawet jeżeli byłyby to wypowiedzi w internecie, do załamania nerwowego i do ewentualnego samobójstwa osoby, podlegałyby odpowiedzialności karnej. I nie wiem, czy to nie jest droga, którą należałoby przemyśleć, bo może cenzurowanie to nie, bo to zawsze wtedy jest ryzyko, że to się stanie cenzurą prewencyjną, kto miałby to robić i decydować, czy w danym momencie dany wpis się kwalifikuje do usunięcia. Jak wiemy, moderatorzy nie nadążają nad tym, na tych wszystkich forach. To musiała być jakaś armia ludzi, która by siedziała i bez przerwy to usuwała. Gazeta Wyborcza na przykład w ogóle zrezygnowała w tej chwili z wpisu, z umieszczania komentarzy pod, z możliwością umieszczania komentarzy pod artykułami o uchodźcach z powodu na wielką falę mowy nienawiści, która tam się toczy. Także tak naprawdę uważam, że taką kluczową rzeczą, jeżeli chodzi o rozszerzanie tolerancji, jest w tej chwili internet. Żeby po prostu połączyć sobie w mózgu takie dwie rzeczy, że wcale w tym internecie nie jestem anonimowy. Byśmy edukowali ich na temat naszej kultury, a nie naszą edukację. Byśmy wiedzieli, jakie są ich zwyczaje. Uważam, że na przykład, bo lewica jest za tym, żeby religia była prowadzona poza placówkami oświatowymi. To znaczy, no, po środkach takich jak związki wyznaniowe czy kościoły, w zależności od tego, jaka to ma być religia, a nie w szkołach. Uważam, że religioznawstwo byłoby czymś znacznie bardziej ciekawym i potrzebnym, ponieważ dawałoby możliwość poznania nie tylko jednej religii i też nie poznania jej w takiej warstwie bardziej naukowej, to znaczy historycznie i można by przeanalizować, skąd się pewne rzeczy biorą. I
dałoby to możliwość rozwoju intelektualnego uczniów i zdobywania wiedzy na temat innych kultur, innych religii. Uważam, że to by było dobrym rozwiązaniem. Natomiast religia w takim sensie, żeby uczyć doktryny danej wiary, powinna być prowadzona przez związki wyznaniowe, przez kościoły, ponieważ, no ponieważ to nie jest wiedza teoretyczna, tylko taka to po prostu przyswajanie sobie praw wiary danej. To nawet się nie sprawdza, ponieważ Kościół wymaga, jeśli chce się kształcić na przykład do dyżumowania, trzeba mieć religię w szkole. Nie można na przykład zrezygnować z religii. I Kościół też nie pozwala zrezygnować z religii, więc czy jest jakieś rozwiązanie tego konfliktu Kościoła dla edukacji na przykład? Uważam, że trzeba wypowiedzieć konkordat, bo są różne głosy prawnicze, to znaczy jedni twierdzą, że można go zmienić, moim zdaniem można go zmienić, dlatego że żeby go zmienić, to jest, on jest tak podpisany, że musi być wola obu stron, a można się z dużą dozą prawdopodobieństwa domyślać, że Kościół nie będzie za tym, żeby go zmienić. W związku z czym jedną stronę można tylko wypowiedzieć i ewentualnie negocjować nowe porozumienie, w którym to porozumieniu byłaby zawarta taka kwestia, która determinowałaby no, brak obowiązkowej religii w szkołach. Uważam, że to jest jednak mocno niesprawiedliwe dla tych uczniów, którzy nie uczęszczają na religię, ponieważ są innego wyznania bądź są ateistami. Nie w każdej szkole jest prowadzona etyka. Na pewno wiecie, że ocena z religii ma wpływ na średnią. A dosyć, no, to jest moja opinia, że powiedzmy łatwiej jest uzyskać dobrą ocenę z religii niż dobrą ocenę z innych przedmiotów. Jakś mniej trzeba wkładu pracy w to włożyć, tak to mówię może. Dlatego uważam to za niesprawiedliwe, że na ocenach, na świadectwach jest ocena z religii, ona się liczy do średniej. Moim zdaniem nie powinno. Moim zdaniem religia powinna być kwestią prywatną każdego człowieka i powinna być, każdy powinien swoje życie duchowe realizować w związku wyznaniowym w kościele, a nie w szkole. Co myśli pani na temat... Pomijam szkoły oczywiście wyznaniowe, które jak najbardziej nie sobie egzystuje, jak ktoś ma ochotę, to przydadzą, ale nie w publicznych placówkach. Co myśli pani na temat kampanii wyborczej? Czy wszyscy zachowują się sprawiedliwie? Sprawiedliwie, nie próbują manipulować. O nie, tak się nie da. Tak się nie da. Kampania wyborcza to w znacznej mierze polega na manipulacji opinią publiczną. Tak jest w każdej kampanii, w każdym kraju, który ma demokrację bezpośrednią, tak jak Polska, czyli każdy podmiot, który bierze udział w wyborach, pragnie naświetlić te sprawy, które są dla niego najistotniejsze i pokazać te, których według niego ludzie powinni się bać, dlatego nie głosować tam na inną partię. Dwoma partiami, które no, przodują w takiej manipulacji, to jest PiS i PO. Czytałam ostatnio właśnie takie zestawienie, że nawet według opinii publicznej firma Ariadna jest taką firmą, która wykonuje badania opinii publicznej, przeprowadziła ankiety, z których wynikało, że większość Polaków uważa, że to Platforma bardziej posługuje się, gra tematem uchodźców niż PiS. Tak wynika z tego badania, nie wiem, jakie wy macie odczucia. W każdym razie na pewno uważam, że Prawo i Sprawiedliwość stara się no, siać poczucie zagrożenia, że przyjdą uchodźcy i będzie po prostu apokalipsa. Wierzcie, że chyba robi to partia Korwin i Przemysław Wibler, który naprawdę straszy, że za chwilę, jak Ewa Kopacz zgodzi się na przyjęcie uchodźców, to obowiązkowo wszystkie dziewczyny w burkach będą chodziły od razu. No, to jest granie na takich najbardziej prymitywnych ludzkich lękach, co się sprawdza. To się sprawdza, ale Lewica tego nie robi, bo ma poczucie elementarnej przyzwoitości i po prostu nie chcemy kłamać w kampanii wyborczej.
nie chcemy opowiadać, że jak z jednej strony na przykład przyjmą uchodźców, to będzie cudownie i raj na ziemi, bo nasz kraj się wzbogaci i będzie fajnie i nie będzie problemów, bo będą problemy. Takie, o których mówiłam, na przykład z integracją, trzeba nad tym popracować. Oczywiście ludzie z innych kultur nie wejdą łatwo w nową przestrzeń społeczną, tylko trzeba im w tym pomóc. Bo rolą, moim zdaniem, rolą lewicy jest pomaganie tym, którzy są defaworyzowani, którzy mają jakiś problem, czyli według sprawiedliwość według potrzeb, a nie wszystkim porówno. Czyli im więcej ktoś potrzebuje pomocy, tym więcej tej pomocy należy mu dać. Tak jest stanowisko lewicy, inne partie mają inne stanowisko. Ryszard Petru na przykład z Nowoczesnej PL uważa, że każdy powinien mieć porówno. Czy masz 2 złote, czy masz 5, czy masz 5 tysięcy, czy 500 tysięcy dochodu. Po prostu nie ma żadnych ulg i wszyscy płacą taki sam podatek. Takie jest stanowisko partii liberalnych, które mamy inne. No właśnie na tym polega polityka, na tym polega istnienie różnych partii politycznych, że każdy ma swoje priorytety. Nasze są właśnie takie, żeby pomagać między innymi uchodźcom, ale nie dlatego, że bardzo najbardziej kochamy uchodźców niż naszych obywateli, tylko w domyśle chcemy pomóc uchodźcom po to, żeby wszyscy mieli jednak lepsze życie w Polsce, ponieważ jak nie pomożemy tym najbardziej potrzebującym uchodźcom, czyli dostali sami na siebie, to oni będą sfrustrowani, agresywni i w rezultacie nam, obywatelom Polski, też będzie żyło się gorzej. Także to się opłaca się pomagać bardziej potrzebującym. Jest to bardzo delikatna kwestia. Czy może Pani odpowiedzieć zgłoszenia o siłowym rynku? Tak, to jest, to już miało miejsce parę lat temu, ponieważ próbowałam zgłosić na policji takie zawiadomienie. Zgodnie z prawem policja ma obowiązek przyjąć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. No i wszystko, co się potem działo, naszowało mnie wielkim zdumieniem i szokiem, ponieważ jak się okazało, wcale tak nie jest. Zwłaszcza uważam, że w tak delikatnych sprawach i rodzajach przestępstw, które dotyczą wolności seksualnej, autonomii seksualnej człowieka, no, nie powinno mieć miejsca w ogóle zniechęcanie do przyjęcia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Co policja i dalej wymiar sprawiedliwości z tym zrobi, to jest oczywiście sprawa wtórna. Natomiast szokujące jest, że są takie przypadki, w których po prostu zwyczajnie kobiety, choć nie tylko są to kobiety, podkreślam, które padają ofiarami przestępstw seksualnych, bo również mężczyźni, ale z uwagi na, no właśnie, taką mamy kulturę też, że uważa się, że jak to, że mężczyzna, no, że mężczyzna nie może być zgwałcony. Takie przypadki są i homoseksualne, i również heteroseksualne, ponieważ jeżeli istnieje wizerunka gwałtu, to również kobieta może ją dosypać mężczyźnie i go wykorzystać w jakiś sposób. Już nie wchodźmy w szczegóły techniczne, ale jest to wykonalne. Ale większość mężczyzn boi się ostracyzmu i tego nie zgłasza. Natomiast wracając do tematu samego zgłoszenia. Policja ma absolutny obowiązek przyjąć takie zawiadomienie i dyskredytowanie i zniechęcanie potencjalnej ofiary takiego przestępstwa absolutnie jest niedopuszczalne. Uważa Pani, że powinna w takich przypadkach pojawić się psycholog na komisariacie, żeby pomóc poszkodowanej przejść przez obszarowe? Tak, to znaczy to też powinno pozostać do woli, do decyzji osoby zgłaszającej podejrzenie popełnienia przestępstwa, ponieważ nie każdy też może sobie tego życzyć, to znaczy to powinno być narzucone i obowiązkowe. I tak naprawdę uważam, że przeszkolenie psychologiczne powinni przejść wszyscy funkcjonariusze, ponieważ nie zawsze się tak zdarza, że ten psycholog będzie dostępny, bo są różne godziny, w których takie przestępstwa się zgłasza na przykład. Poza tym to policjant prowadzi, funkcjonariuszka prowadzi przesłuchanie, spisuje zeznania, a nie psycholog. Psycholog jest tu obecny, tam sobie pan psycholog, pani psycholog siedzi z boku i ewentualnie może pomóc przeprowadzić później rozmowę taką wspierającą bądź zadaną, w jakiś sposób dającą pomoc psychologiczną. Natomiast sposób prowadzenia przesłuchań
w przypadku ofiar przestępstw seksualnych powinien być bardziej uwrażliwiony. Są różne metody spisywania zeznań, natomiast wiele z nich jest takich manipulacyjnych. Ja skończyłam prawo i też miałam taki wkład specjalizacyjny z tych strategii. Większość osób o tym nie wie, że chociaż to się trochę ogląda z filmów amerykańskich, czyli amerykańskich zły i dobry policjant. To rzeczywiście tak jest, ten zły i dobry to jest jedna ze strategii, ale to jest forma manipulacji. Teraz trochę odeszłam akurat od zgłaszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa seksualnego, natomiast, bo to wtedy nie ma tak złego i dobrego policjanta, aczkolwiek takim wtedy dwa w jednym może się okazać ten jeden funkcjonariusz, który przyjmuje zawiadomienie, ponieważ będzie próbował zdyskredytować zeznania. Takie ma instrukcje. To są instrukcje wewnętrzne policji, które no nie są ujawniane, po prostu one są tajne. Funkcjonariusz ma poprzez prowadzenie przesłuchania ma za zadanie ewentualnie wykryć, czy to zawiadomienie jest prawdziwe, czy być może jest wymyślone. W każdym razie tak było w moim przypadku, że trzy razy musiałam mówić to samo, bo najpierw trzeba podejść do okienka, gdzie jest oficer dyżurny i powiedzieć mniej więcej, o co chodzi. No jest to problem, jak pokój jest pełno osób, wszyscy słuchają, to można powiedzieć, że innym jest zgłoszenie kradzieży tablicy rejestracyjnej, a czym innym zgłoszenie próby usiłowania gwałtu. Potem jeszcze drugi raz przy oficerze, który podejmie decyzję, czy w ogóle będzie przyjmował zawiadomienie, a potem dopiero zawiadomienie i wszystko trwało 5,5 godziny. Co na pewno nie jest komfortowe dla ofiary. Także mamy projekt rozporządzenia, które by zmieniało system przyjmowania zawiadomienia o podejrzeniu takiego przestępstwa. Bo już wdrożony jest taki system medyczny, to znaczy od strony zbierania samego materiału dowodowego, tam, że musi być co ma zrobić lekarz w szpitalu, jakie są konkretne procedury, tak step by step. Natomiast takiego samej procedury przyjmowania zeznań w takich przypadkach nie ma, a chcielibyśmy, żeby także również ona była sformułowana i stosowana. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania? Dobry, Piotr Chlebecki. Kiedy mówiła Pani o uchodźcach, przybyszach z Afryki, to nie powiedziała Pani o jednej sprawie. Czy zgadza się Pani z tym, że my ich powinniśmy tu zatrzymać siłą? Ponieważ obecny plan rozlokowania polega jednak na tym, że oni mają w pewnych krajach europejskich osiąść bez prawa poruszania się po całej strefie Schengen. No co w praktyce oznacza, że dalej być może będą usiłowani, chyba oczywiście będą tutaj takie warunki, że nie będą chcieli jechać do Szwecji czy do Niemiec. Czy polski rząd powinien się zgadzać na tę część planu? To znaczy pobyt tutaj przybysza z jakiegoś innego kraju, z Syrii, czasami z innego, ale bez prawa wyjazdu z tego kraju, czyli na granicę, jeżeli by wróciły kontrole. Zostałoby już przez polską służbę graniczną zatrzymywany. Nie. Mamy taki układ z Niemcami, z Unią Europejską, że nie wolno wyjechać. Czy też, czyli czy powinniśmy ich tu więzić? Czy jeżeli ktoś nie chce tutaj być, to jednak w imię tego, żeby harmonijnie, symetrycznie rozłożyć ich po całej Unii Europejskiej, trudno. No jednak tak, niech wszyscy nie jadą do Niemiec. Moim zdaniem takie fizyczne przetrzymywanie ludzi jest po pierwsze niemoralne, po drugie niewykonalne, bo ludzie tak będą uciekać. To znaczy albo ich będziemy trzymać w ośrodkach totalnie zamkniętych, które będą wyglądać jak więzienie, będą tylko kolczaste i tak dalej, żeby nie uciekali, to trudno sobie wtedy wyobrażać, że oni w jakiś sposób będą chcieli się integrować, bo jak będą w więzieniu, to z kim się mają integrować? To będzie nierealne. W związku z czym, a z kolei jeżeli otworzymy te ośrodki, albo one będą półotwarte, czy tylko tam na noc muszą wracać, to ludzie, którzy będą chcieli uciec, i tak uciekną. W tej chwili na mocy protokołu dublińskiego, który reguluje kwestie
wszystkich uchodźców, to znaczy gdzie ma przebywać osoba, która została uznana za uchodźcę, jest tak, że ta osoba jest deportowana do kraju, który pierwszy ją zarejestrował. W związku z czym, jeżeli Polska zarejestruje uchodźców, nie mówię, mówię tylko w tej chwili o papierologii, i oni uciekną do innych krajów, do Niemiec na przykład, to Niemcy wtedy będą mieli takie prawo i deportować. Oczywiście to się może tak dziać kółko i kółko. Natomiast musimy się zastanowić, czy ważne są dla nas prawa człowieka. Czy ważne jest to, że no bez postanowienia sądu nie wolno nikogo pozbawiać wolności zgodnie z polskim prawem, a także unijnym. Więc przetrzymywanie ich siłą moim zdaniem się nie sprawdzi, ponieważ wzbudzi to także ich agresję, a kiedyś ich będziemy musieli wypuścić z tych ośrodków. Oni wyjdą, nie wiem, po roku, po 2 latach i będą wtedy mieli pozytywne nastawienie do Europy, będą się chcieli z nami integrować, nie wydaje mi się. Ale to mam pytanie, to znaczy czym się różni przetrzymywanie człowieka siłą w jakimś miejscu od przywiezienia go siłą do tego miejsca? Znaczy, no, tak, jeśli chodzi o prawo człowieka, to znaczy czy to nie jest zaprzeczenie prawom człowieka, że go wieziemy tutaj, ale ja nie chcę w tą tak, stronę. Tak, ale deportacja polega na tym, że jest przywieziony na teren tego kraju i nie jest przetrzymywany, to znaczy nie jest pozbawiony wolności. Pozbawienie wolności jest to zamknięcie człowieka w przestrzeni no, ograniczonej fizycznie murami, z której nie może się wydostać. To znaczy przetrzymywanie kogoś w ramach granicy jakiegoś kraju nie jest pozbawianiem wolności. Wydaje mi się, że jest, znaczy no, to już tego momentu nie pamiętają, kiedy rzeczywiście się otrzymał, znaczy tych czasów nie pamiętają tu większość osób, kiedy się szło po paszport i się człowiek czuł jak więzień w Polsce Ludowej, że odmowa bez podania przyczyny. No tak, ale nie było to pozbawienie. To jest oczywiście tak, no wolałbym w granicach całej Polski być uwięziony niż w granicach więzienia czy celi na Rakowieckiej. Niemniej wydaje mi się, że no prawo poruszania się. No i tak, prawo, swobodne prawo przepływu dotyczy obywateli Unii Europejskiej. Jeżeli uchodźcy nie będą mieli tego prawa, no to na mocy prawa europejskiego nie będą mieli tej zagwarantowanej tej swobody poruszania się, którą mają zagwarantowaną obywatele strefy Schengen. Także póki nie zdobędą obywatelstwa, nie uzyskają obywatelstwa jakiegoś kraju strefy Schengen, nie będą mieli takich samych praw. To jest zgoda, tylko pytanie jest też, czy docelowo czy wszyscy uchodźcy powinni zostać na terenie Europy, czy część z nich będzie chciała, bądź powinniśmy do tego zmierzać, żeby oni mieli możliwość wrócenia jednak do swojego kraju. Bo przecież taką samą politykę wiele partii stara się przynajmniej uprawiać w Polsce, żeby ludzie, którzy wyemigrowali z Polski, mieli możliwość do niej wrócić. Znaczy taki jest cel, taki jest ideał. Także do tego powinniśmy zmierzać. To jest też oczywiście kwestia, której nie rozwiąże żaden kraj europejski samodzielnie, ponieważ to jest pytanie, w jaki sposób zachować się wobec państwa islamskiego. I to jest kwestia kontrowersyjna i tu też zahaczamy o prawa człowieka, no bo tam niestety albo zrobimy kontrofensywę, albo nie zrobimy, ale jakbyśmy nie zrobili tego w Bałkanach podczas wojny w Jugosławii, no to pytanie, ile by ta wojna trwała? Niestety siły pokojowe akurat strasznie dały ciała, nie wiem, czy się już tego uczyliście, czy będziecie uczyć, albo wiecie, to może skądinąd. Natomiast siły ONZ nie dały rady. Nie dały rady w Kosowie, nie dały rady w Jugosławii. Wręcz no, oskarża się je o dopuszczenie, bierne przypatrywanie się ludobójstwu. No i niestety przyjechali po prostu pewnego dnia Amerykanie, wzięli za mordę, za przeproszeniem. Oczywiście nie obyło się bez ofiar i ta wojna się skończyła. Nie jest fajnie przyjeżdżać i strzelać do ludzi, tylko pytanie, czy jeżeli niczego nie zrobimy w przypadku państwa islamskiego, no to ile lat będzie trwała ta wojna, ile jeszcze będzie więcej uchodźców i czy ta wojna się nie rozleje dalej, bo ona się jednak rozlewa. No już się rozlała na Turcję. Turcja też przecież wprawdzie kawałek, ale jest w Europie. Także tak jest moje zdanie. Ja mam pytanie, które się dosyć często pojawia. Mówicie, co pani sądzi o Jobach?
Uważam, że JOW-y nie dają możliwości reprezentacji zdania większości obywateli, po prostu. Można by ewentualnie rozważać ten system zrównoważony, który proponuje Ryszard Petru. Natomiast przeciwniczką takich czystych JOW-ów jestem na pewno, to znaczy tego, że jest tylko jedna osoba wygrywa wszystko. No wystarczy to sobie naprawdę zanalizować właśnie na podstawie ostatnich wyborów w Wielkiej Brytanii. Ciekawym rozwiązaniem jest to, które jest w Australii, w Nowej Zelandii. Tam jest tak, podobnie jak w Niemczech, jest tak, no może nie pół na pół, w każdym razie część reprezentantów, część posłów jest wybierana w systemie JOW, a część w systemie proporcjonalnym. Są, czyli jest część okręgów, które są jednomandatowe, a reszta okręgów jest proporcjonalna. To jest strasznie skomplikowany system. Obserwowałam ostatnie wybory w Niemczech i naprawdę faktycznie no było mi się na początku ciężko połapać, jak to jest w ogóle liczone i kto ma się dostać. W związku z czym to jest minus tego systemu, ponieważ dla części obywateli też to jest na pewno skomplikowane i niejasne, na jakiej zasadzie ci reprezentanci są wybierani, aczkolwiek jest to model wart rozważenia, tak idealistycznie patrząc, bo daje szansę i tym, powiedzmy, jak to niektórzy mówią, desygnowanym przez partię na jedynki i daje szansę kandydatom niezależnym, czyli takim, którzy sami sobie robią kampanię, no to nie jednoosobowo, ale mają komitet wyborczy, który ma na celu wprowadzenie tylko ich do parlamentu, bo w tej chwili w Polsce faktycznie jest tak, że kandydatom takim zupełnie niezależnym jest bardzo ciężko, o ile to nie jest niemożliwe, żeby bez wsparcia jakiejś dostać się do Sejmu. Także uważam, że taki system byłby ciekawy, jak w Niemczech. Proszę. Dziękuję. Pytanie dotyczące kwestii ekonomicznych. Częścią programu gospodarczego Zjednoczonej Lewicy jest wprowadzenie podatku od transakcji finansowych. To mogła Pani wyjaśnić ideę tego podatku i kwestie techniczne, to znaczy jaka wysokość, które transakcje byłyby objęte, czy na przykład wszystkie, czy tylko część, na przykład na instrumentach pochodnych, jaka wysokość i od czego byłby liczony? Chciałam przepisać wszystkie te pytania, bo Pan dużo już zadał w jednym momencie. Celem podatku od transakcji finansowych jest ograniczenie zysków banków, to na pewno, i instytucji finansowych i uzyskanie środków na część rozwiązań, które są przez nas proponowane, socjalnych. Czyli z tego podatku miałby być przychód do Skarbu Państwa, który dałby pieniądze na finansowanie na przykład waloryzacji emerytur procentowej. Od jakich transakcji miałby być pobierany? Od instrumentów pochodnych, czyli od tak zwanych transakcji spekulacyjnych. Nie każda transakcja na instrumentach pochodnych jest spekulacją. Przyznam, że ja nie jestem specjalistką od giełdy i od transakcji finansowych, także na pewno Panu szczegółowo tego programu w ten sposób nie przedstawię. Wiem, że 0,2%. Nie wiem, czy jeszcze było pytanie w tym temacie? Z czego miałby być liczony? To znaczy od wartości całej transakcji, czy od ceny samego instrumentu? Nie wiem tego. Przyznam, że tego nie wiem. Nie wiem wszystkiego. Słyszałam to, ale cenna uwaga, bo to sprawdzę w takim razie. Bo przyznam, że akurat tego nie wiem. Ale sprawdzę. Dobrze, proszę. O, super. No, pani powiedziała, że Polska ma przyjąć 2000. Tak? Znaczy, że powiedziałam, że 2000 to moim zdaniem jest trochę mało. Ale ma tyle przyjąć? Znaczy, ma tyle przyjąć, czyli 2000. Bo ja słyszałem, że wczoraj już szczytuli i Polska ma przyjąć 7000. Pan bardzo cicho mówi, proszę mnie nie bać, że ma przyjąć 7. No to tak. 7 na pewno lepiej niż 2, to no znaczy. I ta liczba chyba ciągle rośnie. Ja mam pytanie, że wszyscy mają przyjmować migranty. Że bo na przykład w Libii, bo za uchodźców jest ich jeszcze 1,5 miliona w samej Libii. I przez jaki czas mogą przyjmować? Przez taki czas, przez jaki będą płynąć. To znaczy mogę przedstawić alternatywę, która już miała miejsce. Ja nie wiem, czy Wam się młodym ludziom idealistom spodoba, być może niektórym tak, ale nie wiem, czy wiecie, z
Silvio Berlusconi przez wiele lat płacił Muammarowi Kaddafiemu za to, żeby nie wypuszczał imigrantów z Libii. Inaczej mówiąc wprost, strzelał do nich jeszcze wtedy, kiedy są na wodach terytorialnych Libii. Bądź ich tam jakoś zagarniał z powrotem. Po prostu płacił. Silvio Berlusconi za to płacił, bo wiemy, że znamy Lampedusę, znamy... Włochy były pierwszym krajem, który zderzył się z taką dużą migracją z południa. Może takie rozwiązanie, aczkolwiek moim zdaniem, no ja go nie popieram, no co mamy zrobić? Ci ludzie będą uciekali. Czy nam się to podoba, czy nie? No. Znaczy, widzisz jakieś inne rozwiązanie? Nie, bo słyszałem, że w Australii też tak było, że... Tak, w Australii też ich odsyłają do Tajlandii czy potem. No właśnie, i oni ich po prostu odsyłają i wszyscy... Tak, sadzają na łódkę, dają prowiant na tydzień, co najwyżej im się uprawia na łódkę. Nie, no świetne rozwiązanie. No i migranci już nie przypomają do Australii. Chciałbyś, zdecydowałbyś o tym, żeby ludzie... Ja nie jestem politykiem. To mieli dobić, ale ktoś musi takie decyzje podejmować, a ktoś, kto popiera tych polityków, którzy popierają takie decyzje, pośrednio jest za to odpowiedzialny. Ktoś, kto wybierał, głosował na Silvio Berlusconiego, popierał jego politykę, prawda? No tak. To trochę za bardzo radykalne. No, jednak trochę za bardzo radykalne. To nie jest takie proste. To znaczy, możemy, tak jak są te małki, tak nie słyszeć zła, nie widzieć zła, nie mówić zła. Możemy po prostu się zająć, udawać, na ciągłość kałkę na głowę, udawać, że nas nie ma. Ale problem przyjdzie do nas wtedy sam. A my musimy pomyśleć, co zrobić, żeby z tej trudnej sytuacji, bo nie jest to prosta sytuacja, sobie poradzić. No bo naprawdę, no, choćby z historii II wojny światowej znamy z sytuację, kiedy Stany Zjednoczone nie przyjęły uchodźców żydowskich z Europy. Odesłali ich. Teraz jest to oceniane jako po prostu skandal, brak moralności, brak respektowania praw człowieka, no po prostu niewyobrażalne. Ale my co? My chcemy zrobić teraz to samo? To znaczy pozwolić się tym ludziom utopić, albo żeby tam zostali i żeby, no nie wiem, wcielono ich do tej armii państwa islamskiego, kobiety z kopcą. No, no możemy się na to zgodzić. Znaczy, są dwie wartości do rozważenia. Humanitarna, prawa człowieka oraz taka egoistyczna, nacjonalistyczna. To znaczy albo tylko i wyłącznie skupiamy się na sobie, na naszym narodzie, na naszych obywatelach, albo myślimy też o innych. A jeżeli, moim zdaniem, jeżeli nie będziemy myśleć o innych, to się skończy. No, Trzecia Rzesza przegrała chyba wojnę światową drugą, tak mi się wydaje. Prawda? Ale czy chcieliby myśleć najpierw o swoim bezpieczeństwie? No to Niemcy sobie myśleli właśnie o swoim bezpieczeństwie, tak? To nie skończyło się to chyba najlepiej. Nie jesteśmy w stanie wszędzie wszystkich. My jak Europa. Jest to warte rozważenia, tylko to też się wiąże z podjęciem działań, które przez część obywateli krajów europejskich jest trudne do zaakceptowania, ponieważ musielibyśmy się zaangażować w wojnę. No, wojna polega też na zabijaniu ludzi, znaczy na wysłaniu własnych żołnierzy, własnych obywateli na tę wojnę, którzy też tam będą ginąć, no bo no, ciężko prowadzić wojnę tak, żeby nikt nie zginął. No ale państwo islamskie jest siłę z roku na rok i w tej chwili będzie łatwiej powstrzymać niż za, nie wiem, to wojny. Jest logiczne i ja się z tym zgadzam. Ja się z tym zgadzam, tylko no, bądź co, bądź nie mam takiego przełożenia, żeby... No to też sama Europa to musi być, nie wiem, Europa w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi, która by takie działania... No tak jak to było w przypadku wojny w Iraku, która też jest oceniana negatywnie w tej chwili. Pytanie, czy było wtedy wyjście? Czy można było zostawić Saddama Husajna i on by dalej prowadził swój reżim, mordował tam Kurdów i... Tylko, że za przeproszeniem trzymałby za mordę całe towarzystwo i to by się nie rozlało na sąsiednie kraje. Byliśmy z jednej strony idealistyczni, bo chcieliśmy obalić reżim, z drugiej zależało nam tak naprawdę no, na dostępie do ropy naftowej, bo też nie oszukujmy się, że to po to była ta wojna między innymi.
Polska też liczyła na różne offsety, na to, że będzie miała po prostu z tej wojny pieniądze, bo będą kontrakty, a potem kontrakty na odbudowywanie kraju, ale skończyło się tak, że kraj nie za bardzo się chce odbudowywać, bo państwo, bo przejęło władzę de facto państwo islamskie, które raczej niż nie buduje, tylko rozwala kolejne świątynie asyryjskie i niszczy zabytki, które tam jeszcze są, albo je sprzedaje i z tego ma pieniądze na prowadzenie działalności zbrojnej. Kwestia jest też taka, że ktoś te rzeczy kupuje. Jak na przykład Polacy, albo no nie tylko Polacy, ale nie wiem, jeśli ktoś kupuje coś z nielegalnego źródła, bo jest tańsze, to musi też pamiętać, kogo wspiera. Znaczy jak na przykład kupimy sobie przemyconą ropę naftową, albo no, nie mówię akurat my, no bo na pewno najwięcej to ma miejsca w Turcji, która będzie tańsza, bo tam już nawet rurociągi zbudowali pod polami jakieś nielegalne i przemycają tę ropę, no to współfinansujemy nielegalną działalność, tak jest ze wszystkim, kupowaniem pirackich płyt, nie wiem, przemycanych ciuchów, podrabianych papierosów, wszystkiego. Znaczy, jeśli kupujemy coś nielegalnie, to jest taki nasz obywatelski mały wkład, który możemy poczynić, żeby nie wspierać nielegalnych organizacji, to znaczy kupować legalnie. Bo wszystkich problemów świata nie rozwiążemy, nie rozwiąże ich też polski rząd samodzielnie. Logiczne jest to, co powiedziałaś, żeby rozwiązać problem tak, bo ja podejrzewam, że większość ludzi na pewno też nie marzy o tym, żeby musieć uciekać z własnego kraju, z własnego domu, porzucić własną ziemię, własną pracę, własną firmę, własnego psa i tak dalej. Znaczy, ja bym chciał nawiązać do pani odpowiedzi na pytanie Huberta o podatek transakcji bankowych, ponieważ jedna rzecz mnie zainteresowała. Pani jako pierwszą przyczynę, znaczy pierwszą motywację wprowadzenia takiego podatku, to żeby ograniczyć zyski banków, a dopiero jako taką drugą poboczną pani była, no i no, będą pewne wydatki. Czy to jest... Nie powiedziałabym, że to akurat czy to jest dobra idea, żeby wprowadzać jakiś podatek, argumentując, żeby kogoś pozbawić dochodu, bo rozumiem, że są wydatki, no i trzeba kogoś zabrać. Tak, ale kogoś trzeba zabrać, a banki, banki akurat na to stać, o to chodzi. Znaczy, jeżeli mamy, no jak to się mówi, zabrać nieładnie, bo co to znaczy zabrać? Jak mówimy też o podatkach, że na przykład państwo nam zabiera pieniądze. No nie do końca nam zabiera, bądź tak jak Korwin mówi, że kradnie, tylko te pieniądze w coś są inwestowane, to znaczy jeździmy po publicznych drogach, świecą się na nich lampy i sygnalizacja, przemieszczamy się tramwajami i tak dalej, no te pieniądze wracają do nas w jakiś sposób, tak? To nie jest tak, że państwo nam zabiera i nie wie, co z nimi robi, wysyła w kosmos, no nie jest tak. Także wracając do tego, że komuś trzeba zabrać, no tak, no. Dlatego jesteśmy za podatkiem też progresywnym, ponieważ uważamy, że więcej może oddać swoich przychodów ten, kto ma więcej, natomiast ten, kto ma mniej, powinien ich oddawać mniej. A bank po prostu są instytucjami naprawdę bardzo bogatymi. Ktoś jeszcze? Z naszej strony wszystko. Dziękuję.